mistrz w kategorii SWRC. Przypomnijmy, wielka tragedia spotkała tego kierowcę w zeszłym roku podczas rajdu Sycylii, podczas rajdu Targa Florio na Sycylii, kiedy to w wypadku zginął jego pilot. No, Craig Breen, wielkie słowa uznania, pozbierał się dosyć szybko i zdołał wywalczyć tytuł mistrzowski w kategorii SWRC. No a teraz ponownie za kierownicą Peugeota. No i jest Robert Kubica, ten, na którego najbardziej czekamy. Z wielką nadzieją, z wielkim napięciem i bardzo mocno trzymając kciuki czekaliśmy na ten start. Myślę, że większość kibiców przez cały dzień dzisiaj siedziała przed lifetimingiem, przed ekranami komputerów i śledziła przebieg rywalizacji. No i już od pierwszego odcinka specjalnego mieliśmy wiele powodów do satysfakcji. Luis Monzon, lokalny matador, 44-letni kierowca, bardzo dobrze znany kierowca z Hiszpanii, z Gran Canarii. On mieszka na Gran Canarii, no i nie trudno się domyślić, że wszystkie odcinki zna na pamięć. Tymczasem Jeremy Ancian, młoda strzelba, wielka nadzieja francuskich rajdów, popełnia błąd już na pierwszym odcinku na tej śliskiej nawierzchni. No i tu była strata dobrych 20 sekund albo lepiej. Robert Kubica wygrywa pierwszy odcinek specjalny, próbę zwaną moja, z przewagą ponad 11 sekund nad Janem Kopeckim. 13,5 przegrywa Craig Breen, 23,7 pomimo tej przygody Jeremy Ancian, 24,8 Andreas Aigner i 29 prawie Luis Monzon. A więc fantastyczny początek rajdu dla Roberta Kubicy i Maćka Barana. Właśnie zapomnieliśmy, przecież w rajdach startuje załoga składająca się z kierowcy i pilota, a więc Robert Kubica i Maciek Baran. Znakomity początek rajdu, a to już odcinek specjalny numer 2. I posłuchajmy, Jan Kopecki. Prawa się przedem przez horyzont, będzie 60. Próba zwana Artenara, dłuższy odcinek, 21 km. No i Craig Breen i jego pilot doświadczony Paul Nagle, pamiętamy go ze startów jeszcze z Chrisem Meek, między innymi za kierownicą Citroena i Peugeota. To ciekawe, Craig Breen opuścił park serwisowy, zapominając zabrać swoich okularów. Wrócimy jeszcze do tego tematu. No i Robert Kubica, pierwszy jego występ w rajdowych mistrzostwach Europy. I oczywiście pierwszy raz także w rajdzie Gran Canaria. Pierwszy raz w Citroenie DS3, pierwszy raz z Maćkiem Baranem. Byłym pilotem Michała Sołowowa, przypomnijmy. Cztery miękkie opony Slick, Michelin SA01 i rewelacyjny czas. 13 minut 49 sekund. Jeżeli prowadzenie Roberta Kubicy trudno nazwać niespodzianką po dwóch OS-ach, to na pewno niespodzianką jest rozmiar tej przewagi, która wynosi już 37,6 sekundy, a więc po dwóch OS-ach Robert Kubica dosłownie nokautuje rywali. Tymczasem Luis Monzon dochodzi Daniela Oliveira, który zapowiedział swój przyjazd do Polski we wrześniu na rajd Polski oczywiście. No ale tutaj były muzyk heavy metalowy, właściwie death metalowy, Daniel Oliveira najwyraźniej niezbyt pewnie na śliskim asfalcie. Kręcił się Daniel Oliveira na drugim OS-ie i stracił bardzo dużo czasu. I już odcinek specjalny numer 3. A więc próba zwana Tejeda, klasyczny odcinek tego rajdu, 14,3 km. Jan Kopecki drugi na tej próbie. Craig Breen notuje czwarty czas. A to jeszcze Craig Breen
czwarty na tej próbie. Za Kopeckim, za Monzonem, ale przede wszystkim za Robertem Kubicą, który notuje trzecie zwycięstwo OS-owe. Posłuchajmy Maćka Barana. 40, prawy 3, 40, lewy 2 plus, bardzo późno. Do prawy 5 krótki, 60, prawy 5 zostań, do lewy 5 krótki, 40. Fantastyczny początek rajdu naszej byłej gwiazdy Formuły 1. Byłej, ale mamy nadzieję, cały czas mamy nadzieję, że to byłej, to tylko na razie, że Robert Kubica jeszcze powróci do tej najbardziej prestiżowej serii w sportach motorowych na świecie. Na razie Robert Kubica i Maciek Baran fantastycznie na Gran Canaria i park serwisowy. Jest godzina 11 czasu lokalnego. Po trzech odcinkach specjalnych kierowcy udają się ponownie na północny wschód wyspy, do Las Palmas i rozmawiamy najpierw z Janem Kopeckim. Nie jestem wcale zaskoczony. Robert wybrał perfekcyjnie opony na pierwsze dwa odcinki. Znam doskonale jego umiejętności. Wiem, że są najwyższe. Wiem, że ma doświadczenie w rajdach i dlatego nie jestem zaskoczony. Craig Breen na trzeciej pozycji w klasyfikacji generalnej rajdu. Rzeczywiście zapomniałem okularów, ale korekcja jest bardzo niewielka, więc nie był to dramat. W niektórych miejscach mgła była bardzo gęsta, dosłownie nic nie było widać, ale przez to nie straciliśmy zbyt wiele czasu. Natomiast zbyt ryzykownie dobraliśmy opony i przez to straciliśmy trochę czasu na mokrych odcinkach. No i Robert Kubica, to on wzbudzał największe zainteresowanie w parku serwisowym. Rano odcinki wyglądały tak pół na pół, mokre i suche, dlatego dobraliśmy opony w sposób bezpieczny. Nie znam zbyt dobrze opon Michelin, szczególnie w takich nieprzewidywalnych warunkach. Wybór był trudny, ale wszystko poszło dobrze. Trochę padał deszcz, było trudniej niż oczekiwaliśmy, warunki były naprawdę trudne. Wspaniały początek rajdu Gran Canaria dla Roberta Kubicy i Maćka Barana, a my powracamy do naszego programu za chwilę. Trzy odcinki specjalne i trzy zwycięstwa OS-owe Roberta Kubicy. A teraz przed nami trzy kolejne próby. Mówiąc dokładnie, druga pętla to powtórka pętli porannej, a więc na początek odcinek Moja, potem Artenara i potem Tejeda. I zgodnie z zapowiedzią, próba numer 4. Jesteśmy w północno-zachodniej części wyspy. Tu po lewej stronie ekranu to już ocean. I Robert Kubica, Maciek Baran. Posłuchajmy. 20, prawy 6, krótki wypuść, 20, prawy 2 plus, do lewy 4 media, do prawy 5 zostań góra, do lewy 4 długi zacisk, 4 minus, 20, prawy 3 media, 50, lewy 6, 40, prawy 3 slow, 20, lewy 3 pas, zacisk 2 minus, do prawy 5. I kolejne zwycięstwo OS-owe Roberta Kubicy. Bardzo, muszę powiedzieć, bardzo podoba mi się, bardzo taki zwarty, konkretny opis Roberta, bez jak nadmiaru takich zbyt opisowych informacji. Opis bardzo ładnie, precyzyjnie dyktowany przez doświadczonego Maćka Barana, który przez ostatnich, no trzeba by policzyć, ale chyba około 10 lat na prawym fotelu Michała Sołowowa. A teraz Andreas Aigner, kierowca Subaru. Przed chwilą mieliśmy Jeremy Anciana, który zajął czwarte miejsce na tej próbie. Aigner szósta pozycja. I po czterech odcinkach specjalnych Robert Kubica powiększa przewagę nad rywalami do 45,5 sekundy. Craig Breen trzeci, Monzon czwarty. OS numer 5, Artenara i ponownie Robert Kubica. 40, prawy 6, 60, znak, prawy 3, fast media, bardzo późno. 30, prawy 3, media, późno, otwiera 5. 30, lewy 5 plus, 30, prawy 3. No do
zabezpieczenia można by mieć pewne uwagi, jak widzieliśmy. Lewy 5 długi, 80, lewy 5 ekstra późno, 50, stop, prawy hak, późno, ciasno. No i popatrzmy, naprawdę gęsta mgła, ale nasza załoga jedzie fantastycznie. Przypomnijmy, to przecież debiut Roberta Kubicy w tym rajdzie. Po raz pierwszy startuje na Gran Canaria. Nie zna w ogóle tych tras. Tylko regulaminowe zapoznanie musiało mu wystarczyć. On nie ma, w przeciwieństwie choćby do Jana Kopeckiego, notatek z ubiegłego roku, nie zna tych OS-ów na pamięć, tak jak Luis Monzon. A teraz Craig Breen i Paul Nagel. Luis Monzon. Derecha pasado Torreón, izquierda 13, menos la recorta, frenando, derecha 12, cae manteniendo. 150. Frenar, parar, para izquierda 13, la recorta. Troszkę więcej ma do powiedzenia pilot Monzona niż Maciek Baran, ale hiszpańskie i francuskie opisy przeważnie są bardziej takie kwieciste, bardziej zawierają więcej informacji w przeciwieństwie do opisów angielskich, na przykład angielskich. Germain Bonnefille to jest renommé Gun grupy N4, klasy N4 z firmy Chazelle, firmy bardzo dobrze znanej także polskim kibicom, bo przecież Renault Clio używane przez Alexa Zawadę pochodzi właśnie z tej firmy. No i Robert Consagny, kolejne Renault Megane. Germain Bonnefille na drugiej pozycji w klasyfikacji samochodów produkcyjnych. Robert Consagny na trzecim miejscu w tej klasyfikacji. Robert Consagny, no i jego pilot o typowo francuskim nazwisku Thibaut Gorczyca. Dodajmy, że Andreas Aigner jest liderem klasyfikacji samochodów produkcyjnych. I Jan Kopecki, Paweł Dressler. No, miejmy nadzieję, że po tych wielu rajdach, w których w zeszłym roku strasznie narzekał na pilota, twierdził Jan Kopecki, że to zła współpraca z pilotem nie pozwala mu rozwinąć skrzydeł i nie pozwala mu jechać szybciej. Miejmy nadzieję, że te początki już za sobą, ma już za sobą i w tej chwili ta współpraca układa już się lepiej. No i popatrzmy, cały czas mam takie wrażenie, że zabezpieczenie mogłoby być znacznie lepsze, także te samochody ustawione na poboczach, no, miałbym pewne wątpliwości, będąc delegatem do spraw bezpieczeństwa na tym rajdzie. Nie miałbym za to wątpliwości co do tego, że Robert Kubica jedzie wciąż fantastycznie. Posłuchajmy Maćka Barana. Do lewy 4, 30, prawy 4 plus krótki późno. Najlepszy czas na piątym i na szóstym OS-ie, a więc na razie 6-0 w pojedynku Roberta Kubicy z rywalami, przede wszystkim z Kopeckim, z Breenem, chociaż także Jeremy Ancian jedzie dobrym tempem i po 6 odcinkach zajmuje 4. miejsce. Ale strata do Roberta Kubicy to już prawie 2 minuty, a więc ogromna. I Daniel Oliveira. No, opis w języku brazylijskim, właściwie to jest odmiana języka portugalskiego. Rzadko zdarza nam się słyszeć, posłuchajmy. No, longa to zapewne długi. Teraz już poważnie. Robert Kubica ponad minuta przewagi nad Janem Kopeckim, Craig Breen, Jeremy Ancian i Luis Monzon na piątej pozycji. Andreas Aigner, Juan Vinhes, Enrique Garcia Ojeda, pierwszy mistrz IRC z roku 2007 w Citroenie DS3, ale z napędem na jedną tylko oś. Daniel Oliveira i Gorka Ansustegi w Suzuki Swiftie. Tak wygląda pierwsza dziesiątka tego rajdu. Yves Matton, nic dziwnego, że każdy chciał sobie robić zdjęcie z wielką gwiazdą tego rajdu, Robertem Kubicą.
Jest dobrze. Bawiliśmy się różnymi kombinacjami opon. Na drugą pętlę zabraliśmy dwie opony na mokro i dwa miękkie sliki, ale mocno nacięte, niemal jak intermediate, i dwa pełne sliki. Próbowaliśmy różnych kombinacji. Robert Kubica zdecydowanym liderem po dwóch pętlach, po sześciu odcinkach specjalnych rajdu Gran Canaria, a za chwileczkę po krótkiej przerwie dalszy ciąg naszego programu w Eurosporcie. Kubica wygrywa OS za OS-em, na razie 6 OS-ów i 6 zwycięstw polskiej załogi. Robert Kubica, Maciek Baran w Citroenie DS3 RRC, a przed nami najdłuższy odcinek rajdu, próba numer 7, zwana Agüimes. No i przez takie właśnie miejsce, taki charakterystyczny wąwóz przejeżdża się na tym odcinku specjalnym. Pamiętam to miejsce, gdy kilka lat temu byłem na tym rajdzie. Naprawdę niezwykłe wrażenie. Co ciekawe, powiem Państwu, pamiętam również, że byliśmy na tym rajdzie mniej więcej o tej porze roku, chyba nawet później, to było gdzieś na początku kwietnia i było minus 2 stopnie i padał taki marznący deszcz niedaleko szczytu Pico de los Nieves o wysokości, przypomnijmy, 1949 metrów nad poziomem morza. Tymczasem na próbie numer 7 Kubica ponownie najszybszy, tym razem pokonuje Kopeckiego różnicą 1,1 sekundy. No teraz już Robert Kubica nie wygrywa odcinków z tak dużą przewagą, no ale nie ma takiej potrzeby. A jego przewaga nad Kopeckim po tym odcinku wzrosła do minuty 4 sekund i 5 dziesiątych. Popatrzmy teraz, jak Jan Kopecki i Robert Kubica podróżowali na tym samym odcinku, na tym samym fragmencie odcinka. Citroen w tej chwili minimalnie z tyłu za Skodą, ale na hamowaniu przed tym zakrętem Robert Kubica już wyprzedza swojego rywala i obejmuje prowadzenie. Trzeba pamiętać o istotnej różnicy konstrukcyjnej samochodów. Robert Kubica ma silnik 1.6 turbo, a Skoda Kopeckiego to dwulitrowy silnik wolnossący. Zupełnie inna charakterystyka przebiegu momentu obrotowego, inna charakterystyka pracy takiego silnika. A teraz już Craig Breen, który narzeka na brak szybkości maksymalnej w porównaniu ze Skodą i Citroenem. Jeremy Ancian. Dobry w sumie dzień francuskiego, młodziutkiego kierowcy, w przeciwieństwie do jego rodaka Jean-Mathieu Leandri, który traci prawie 6 minut w tym momencie do lidera. No i dwaj kierowcy Peugeota, Craig Breen i Jeremy Ancian właśnie, popatrzmy. Niemal identyczna szybkość obydwu kierowców, można powiedzieć chyba niemal identyczne osiągi obydwu Peugeotów 207S 2000. No a skoro o Peugeocie mowa, to pewnie już kibice wiedzą, że niedługo zadebiutuje Peugeot 208 w wersji R5, samochód noszący legendarne oznaczenie T16, oczywiście nawiązujące do legendarnego Peugeota 205 T16, a więc do samochodu B grupy z połowy lat 80. No i Louis Monzon w samochodzie Mini John Cooper Works na odcinku numer 8, bo to już ostatnia próba. Louis Monzon, trzecie miejsce na tej próbie. Jeremy Ancian notuje piąty czas. Craig Breen jest czwarty na tym odcinku i utrzymuje pewnie trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej rajdu.
Posłuchajmy, co powiedział Craig Breen w ostatnim parku serwisowym. Wprowadziliśmy małe zmiany w ustawieniu przed ostatnim odcinkiem i to był błąd. Samochód stał się mniej stabilny, mniej precyzyjny i bardziej podsterowny. Nie jechało się tak dobrze jak przedtem. Cieszę się, że po pierwszym dniu jesteśmy na podium. I Jan Kopecki, drugie miejsce na tej próbie. No i pewnie już Państwo wiecie, kto w tej sytuacji wygrał ten ostatni odcinek specjalny. On jedzie fantastycznie, naprawdę spisuje się rewelacyjnie, a samochód ma znakomicie przygotowany. Poprzedni odcinek pojechał naprawdę bardzo szybko. My pojechaliśmy również pełnym ogniem, a on pomimo to był szybszy. No i Robert Kubica, Maciej Baran. 8-0, proszę Państwa, dla polskiej załogi. Wszystkie 8 odcinków specjalnych wygrywa polska załoga Robert Kubica, Maciek Baran. To był dobry dzień. Na ostatnim OS-ie w ciasnym nawrocie pociągnąłem za ręczny i dotknąłem narożnika domu. Musiałem cofać. Straciliśmy jakieś 10 czy 12 sekund, jednak czas i tak jest dobry. Po moim ciężkim wypadku sprzed 2 lat przeszedłem przez bardzo ciężkie czasy, ale dzisiaj to jest jeden z najlepszych dni w mojej karierze. Pomimo to wiem, że czeka nas jeszcze dużo pracy. Przed nami bardzo długi i ciężki sezon, wielkie wyzwanie, ale na razie bardzo się cieszę, że jestem tutaj, że dobrze jadę i to jest najważniejsze. Robert Kubica przed Janem Kopeckim i Craigiem Breenem. Cóż możemy powiedzieć? Cieszmy się z tego wyniku. Cieszmy się z wyniku 8-0, bo na Stadionie Narodowym 1-3. Dobrze, że nie wszyscy polscy sportowcy przynoszą nam wstyd. Cieszmy się z sukcesu Roberta Kubicy i Maćka Barana na Gran Canaria. Wspaniała postawa polskiej załogi. Miejmy nadzieję, że jutro Robert Kubica osiągnie metę rajdu w Las Palmas w podobnym nastroju. Do zobaczenia, do usłyszenia w jutrzejszej relacji. Żegnam się z Państwem. Grzegorz Gatz.